Elo ziomy, ja jestem PatTV i dzisiaj witam was w kolejnym filmie na moim kanale i w dzisiejszym filmie przedstawię wam 5 cheatów, które są według mnie bardzo dobre i polecam wam je używać, jak już chcecie cheatować. A więc widzimy się kiedyś. A więc na miejscu trzecim znajduje się cheat, który nazywa Huzuni. Huzuni to cheat, który istnieje od wersji 1.5. Odpalamy go prawym shiftem i jeszcze zawsze jest łatwy do wykrycia, ale nie zawsze. Po kliknięciu shifta ukazuje nam się dosyć duże GUI, w którym znajdziemy opcje takie jak Killback, Criticalsy, Step Sprint, X-Ray, Nuker, Night Vision, Bright, Main Tax i wiele, wiele innych. A teraz zobaczcie, jak ten cheat sprawuje się w akcji. A więc na miejscu drugim znajduje się cheat Tomato. Tomato to cheat z bardzo dobrą killaurą. Po kliknięciu shifta, prawego shifta oczywiście, ukazuje nam się dosyć duże GUI, podobnie jak w Huzuni. Myślę, że nawet GUI jest większe niż w Huzuni. Killaura na pewno jest lepsza, a więc zobaczcie to sami. No i oczywiście miejsce pierwsze należy do Fluxa. Fluxa, niestety nie najnowszej wersji, ale B11, czyli jest tylko B12 i B13. A więc, żeby otworzyć GUI Fluxa, musimy niestety wpisać bind, GUI i na przykład literę. I w moim przypadku będzie to X, co ja gadam. No. Ja już to wcześniej miałem, bo to się jakoś, czekajcie, jak się to nazywa teraz. Czekajcie, mniejsza o to, a gdzieś tutaj jest taka opcja, jak się nazywa. Poczekajcie, dajcie mi, klik GUI, o. Bind klik GUI X, no i ja mam to pod X-a zbindowanego. I tutaj naprawdę ogromne GUI się pojawia. Cheat z bardzo dobrą killaurą. Myślę, że ogarnięty. Nie dostaniemy tak pana. No i oczywiście teraz zobaczcie, jak się sprawuje w PvP. Okej, a więc jeśli film wam się spodobał, strzelcie łapkę w górę, suba na kanale. No i widzieliście, Flux, kurde, rozwalił system, normalnie ty mnie nie mógł nawet dotknąć.
musiał refa jeść, a ja go zabiłem. Więc widzieliście, jaki to jest cheat. Oczywiście to nie jest koniec cheatów. Drugi odcinek, strzelcie tutaj łapki, 10 łapek w górę i nowy i zabieram się do nagrywania nowego odcinka na temat cheat. Jeżeli byście chcieli, nie wiem, jakiś inny tam top, nie wiem, tam jakieś 3 może, nie wiem, serwerki, na których warto cheatować, czy coś takiego. Albo na których można cheatować, ja się postaram znaleźć. No również strzelcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już niedługo. Cześć.